dobry Państwu. Tu testerki szczęścia, czyli perły z Pakamery, Bexi oraz Capri. Cześć. I dziś zapraszamy serdecznie na audycję o filmie pod tytułem Na ostrzu. Film z 1992 roku. Można go obejrzeć na CDA i gdy Capri zaproponowała mi obejrzenie tego filmu, to tak po tytule pomyślałam sobie, że pewnie jest to kryminał albo ewentualnie jakiś horror. Czekaj, bo taki był film podobny, thriller na krawędzi, tam skorupkę grała, tak? O tych tam gdzieś w górach tam jacyś gangsterzy, coś tam. To jeżeli słuchać jakieś trzeszczenia, to chciałam powiedzieć, że siedzę na starej Wersalce. Ewentualnie Petrzynie. Tak, był taki, ale tak na ostrzu. W ogóle nie pomyślałam, że to jest film z tego gatunku, a jest to sportowa komedia romantyczna. Yes. I wszystko kręci się wokół sportu, takiego jak jazda figurowa na łyżwach. No i oczywiście jest to też film o miłości, ale jest bardzo dużo tej jazdy figurowej na łyżwach. I ja pamiętam, gdy byłam dzieckiem, to uwielbiałam oglądać występy par, a to jest właśnie o parze. Takiej, nie wiem, czy on, bo były pary sportowe i taneczne, nie wiem, czym się różniły. Tak, właśnie miałam o tym powiedzieć, że tam, bo soliści to tylko jazda figurowa, a w parach to są dwa rodzaje, że jedno właśnie sportowe, czyli oni więcej takich tych ewolucji, jakieś piruety wykonują, oprócz tego razem tańcząc, a pary te taneczne to oni głównie tylko jakieś powiedzmy taka jazda taka w stylu tańca, jakieś podnoszenia o coś takiego. To oni jaką byli parą? Chyba bardziej sportową. Sportową, tak. Bo tamtego tych różnych figur przeróżnych było bardzo dużo. No i co chciałam dalej opowiedzieć? To jest tak. To trochę mi się to kojarzy z poskromieniem złośnicy. No tak nie do końca. No nie do końca, ale coś w tym jest. W każdym razie jest to główni bohaterowie mają na imię Kate i Doug. Kate jest właśnie taką łyżwiarką figurową, która jeździ w parze. Ja nie wiem właśnie, dlaczego ona nie robiła tej kariery solowej. Chyba tego, że miała więcej możliwości w parze, nie? Właśnie na te różne wymachy i tak dalej, nie? Można więcej tych figur rzeczywiście wykonać wtedy. Z partnerem, może dlatego. Może te wyrzucane, te piruety i tak dalej, no. No chyba tak. No w każdym razie to pamiętam, że tam padło takie w tym filmie zdanie, dlaczego nie wyszkoliłeś ją na solistkę, bo ona... Bo się nie nadawała do jazdy. Była nie do zniesienia dla swoich partnerów, to chyba w ciągu, nie wiem, roku czy dwóch, ośmiu wykończyła psychicznie. Była dla nich niemiła. Nie chciała wykonywać chyba też tych figur. Zaraz powiem dlaczego, albo ty powiesz. Z kolei ten Doug był hokeistą. Tak, i to świetnie zapowiadającym się. Tak, był jakąś tam gwiazdą w Tennessee, to się mówi, tak? takie jakieś tam robił niesamowite zwody, no w ogóle rządził całym boiskiem do czasu, aż zderzył się z kimś, spadł mu ten kask i doszło do uszkodzenia nerwu wzrokowego, że stracił chyba 18% widzenia w jakiegoś takiego, nie wiem, przestrzennego. W każdym razie to jakoś na widzenie, na takie życie normalne to nie miało wpływu, ale już hokeistą być nie mógł. No i, ale cały czas miał nadzieję, nie? Tak. Pisał w różne miejsca i że już... W każdym razie ktoś go wypatrzył, znaczy wypatrzył go trener tej Kate i postanowił z niego zrobić łyżwiarza figurowego. Być może poznał jego charakter niezłomny i pomyślał, że on sobie z tą Kate poradzi. No i jak? Poradził sobie według ciebie?
No w sumie chyba można powiedzieć, że on jako jedyny był w stanie z nią wytrzymać. Troszeczkę jakby trafiła kosa na kamień. Tak, ale chyba on też tam w pewnych momentach miał dosyć, nie? Bo naprawdę była... Tak, on chyba tak już prawie zrezygnował, ale jakoś tak... chyba przy rozmowie z ojcem Kate właśnie jakoś tak coś, ambicja chyba go ruszyła, że jednak postanowił ją poskromić. No poskromić, no nie wiem. A jak myślisz, dlaczego ona taka była? Dlaczego ona taka podła była? Bo ja przyznaję, że dziś sobie tak troszkę przejrzała. Tam coś był taki moment, tak. Mi się wydaje, że może ten ojciec miał za duże wymagania wobec niej, a ona może po prostu bała się gdzieś w środku, że nie podoła temu wszystkiemu. W ogóle jeszcze... Ale ona specjalnie psuła występy. Bo, tak, tam był jakiś moment, że bo oni się w ogóle... Marzeniem tego ojca było, żeby ona zdobyła medal olimpijski. I oni się właśnie przygotowywali do występu na olimpiadzie. A ona już miała jakiś występ ze swoim partnerem i wiem, że coś tam poszło nie tak. I przyznała potem, że zrobiła to specjalnie. Specjalnie to zepsuła. No tak, właśnie. Tam wiem, że coś się... Kurczę, no teraz przyznam się, że już troszeczkę mi umknęło to z pamięci. Już tak gdzieś mi to uleciało, ale tam się coś przewijała też sprawa jej matki, bo jej matka... Matka chyba też była łyżwiarką i też marzyła o tym, żeby być mistrzynią olimpijską. Znaczy, też jak ojciec. Więc chyba bardziej tu możliwe, że to było bardziej ambicja tego ojca, żeby spełnić marzenie matki, a może ona po prostu chciała z jednej strony, a z drugiej strony może, nie wiem, nie czuła się na siłach po prostu być jak matka. Ja z kolei myślę, że ona była przekorna. Bardzo. No to tak. Chciała, tak, że z przekory temu ojcu, że chciała po prostu, nie wiem, żeby udowodnić, znaczy, żeby on udowodnił, że będzie ją kochał jako córkę i bez tego medalu. To tak, tak. I ona to też robiła, dlatego ta przekora jej się taka włączała. A no jeszcze no chyba inna, myślę, sprawa to też jest taka, że ona nie miała do końca zaufania do tych wszystkich partnerów. Bo mam wrażenie, że w tym sporcie, znaczy mam wrażenie, chyba tak naprawdę jest. Dobrze mówisz, tak. Że to te wszystkie figury to naprawdę wymagają zawierzenia ogromnego. Takiego, no ogromnego. Tak. Bo przecież tak jak widziałaś, jak oni tam ćwiczyli te, no to, co, czego nie mieli zrobić, a co w końcu zrobili, ten jakiś piruet, który wyglądał strasznie. No przecież ona mogła... Życie stracić, tak. Ale wiesz, że powiem ci, że ja to samo oglądałam jakiś filmik, gdzie para tańczyła i podobne wykonywali ewolucję, gdzie tam partnerka jakoś tam uczepiła się tego partnera i on tak nią ją trzymał i wiesz, i że ona, gdyby on powiedzmy nie uważał, nie czuwał nad wszystkim, to mogłaby właśnie uderzyć głową o ziemię. I też taka przyszła mi myśl do głowy, że jakie to jednak, ta tancerka musi mieć jednak zaufanie do, takie pełne do partnera. Tak, bo ona zupełnie ona się zupełnie poddaje, to wszystko zależy w tym momencie od niego, nie? Od tego, jak on tam wiruje, jak on ją utrzyma, czy on da radę. Tam była taka scena wcześniej, tam się z kolejnym skłóciła tym partnerem, że właśnie powiedział, nie dała się podnosić, nie? Za bardzo, tylko w ogóle opór stawiała, no i właśnie powiedziała, że ona da się podnieść wtedy, gdy będzie czuła do niego pełne zaufanie. To mi właśnie natknęło, tak. że to jeszcze chyba chodziło o to, ten brak... Tak, bo to jak później zaufanie. Tak oglądał film z tej olimpiady chyba, taki właśnie ta ich porażka, to właśnie było, że partner jakoś ją chyba upuścił wtedy. Tak, i to chyba o to chodziło, że ona właśnie mogła wtedy stracić to zaufanie. Chociaż z drugiej strony to coś też zrobiła, możliwe, że wykonała jakiś gest, że, jakiś ruch, który doprowadził do tego, że ona spadła, ale nie, po prostu nie było dalszego występu, nie musiała dalej się, no nie wiem, no poddawać tym wszystkim figurom, tak? I znowu ufać i tam być kręcone. Nie, no to było w ogóle, jak na to patrzysz, to w głowie się kręci, to
naprawdę wymagało tego ogromnego zaufania. W każdym razie to wszystko u niej doprowadzało do jakiegoś takiego błędnego koła, bo była no, fenomenalna, fenomenalną była tą łyżwiarką. Zdolna bardzo, tak. Jednocześnie ten brak zaufania powodował, że nie mogła się wykazywać na tych wszystkich występach. I ten hokeista nagle się okazał jakimś wybawieniem. Tam oczywiście jeszcze były jakieś wątki takie miłosne, bo ona była zaręczona. Później ona w nim się zakochała, później tam jakaś baba się znowu wkręciła. No ale to... No bo on taki babiarz był. No babiarz był, ale tak. Ale jak to w komedii romantycznej, wszystko się... Jak możecie się spodziewać, wszystko się dobrze skończyło. Tam jeszcze był jakiś taki wątek z jego bratem, nie? Że takie w tamtych stronach to były tylko dobrze widziane takie męskie sporty. Tak, tak. Męskie takie zadania. Mhm. On się długo wstydził powiedzieć, że jeździ, że jest łyżwiarzem figurowym. Wszyscy nie? myśleli tak, że on w hokeju robi karierę. W hokeju albo że w marynarce tam wojennej no, tam coś właśnie, padło. Tak. Tak, bo on chyba po tym wypadku to tam próbował jeszcze być tym hokeistą, ale nie bardzo mu to szło i później chyba oszukiwał, że to jakieś marynarki, nie wiem, wojenne, albo to jakieś, no w każdym razie, że gdzieś pływał. I tego brata tam długo oszukiwał. Ale potem na szczęście się przyznał. Tam jeszcze takie padło fajne, może ja powiem o kluczowym. No. Z kluczowej sceny swojej, później ty powiesz. To takie fajne zdanie właśnie padło ten... Poczekaj, ale matko, fajne, kluczowe zdanie, nie pamiętam, kto powiedział, czy ona, czy ona. No. Go spytała, czy bawiłeś się kiedyś magnesami. Tak, to ona? Ojejku, nie pamiętam. Chyba tak. Tak, tam w każdym razie było, że bawiła się magnesami na stole i one się cały czas odpychały, te magnesy, było, nie można tak, było tak, zepnąć. No, i że wystarczyło tylko odmienić kierunek i one już się przyciągały. No i to spodobało mi się, bo no to jest takie, tak jak w życiu, to jest takie wymowne, że na coś się tam nastawimy, sobie coś w głowę napchamy, nie? I długo nie możemy tego myślenia zmienić i po prostu zawsze jest pod wiatr, a czasem wystarczy tylko zmienić sposób myślenia, spojrzeć na sprawę z innej strony i już następuje to przyciąganie. I jeszcze z tego filmu, co wyniosłam ja, to, że trzeba próbować, tak jak on, tak, do niej, żeby w końcu do niej jakoś trafić. Czy oni razem w parze ten obrót, nie? Przecież to wyglądało jak panczenki, to się nazywało. Jakby to w ogóle miało być, było awykonalne. A jednak, że po prostu nie rezygnowanie, nie poddawanie się, chyba tylko to jest tym, nie chcę powiedzieć, matko, kluczem do sukcesu, no ale tak to jest. Że ci, co się wykończą po drodze, że tyle razy po prostu dostaną przez łeb, że ich to wykończy i odpadną, no to nie osiągną sukcesu. Tylko ci, którzy przez ten łeb będą dostawali 1000 razy, to dojdą. Do sukcesu. Nie, może 2000. No, ale chyba to jest tylko metoda. Jeszcze fajne tam, w ogóle w całym tym filmie, ten klimat lat 90. bardzo mi się to podobało. Oj tak, bardzo takie, lubię. Tak, to jest takie urocze. A teraz ja się nagadałam dużo, teraz ty powiedz, dopuszczam cię do głosu o tej kluczowej scenie. Znaczy w sumie co, ja się zastanawiałam nad dwoma scenami. Jedna może jest bardziejsza, druga może jest mniej bardziejsza. Może powiem obie. Mogę? Proszę, oczywiście. No, to powiedzmy, dobra, to tak. To kluczowa scena to właśnie jest ta, o której już wspominałaś, kiedy on tam przyjechał do domu, wszedł do tego baru brata, bo tam brat bar prowadził, no i tam wszyscy go witają, a on nagle mówi, że on jest łyżwiarzem figurowym, nie? No i w sumie tam
no tam trochę go wyśmiali, brat w zasadzie go wyśmiał. No ale chodzi mi o to, że on miał odwagę o tym powiedzieć, przyznać się do tego i twardo się tego trzymać, więc to na mnie zrobiło wrażenie i uważam, że to pokazało właśnie o tym, że on tak, no, takim mężczyzną prawdziwym, który nie boi się, nie? Tak. Bo to czasem, wiesz, nie chodzi o to, że tam skoczyć z dachu, kurczę, czy skoczyć na główkę, bo wielu panów skacze na główkę niestety i czasem gdzieś tam do rzeki, gdzie jest pół metra i wiadomo, jak to się kończy, a to nie o to chodzi, to chodzi o taką siłę charakteru. Niedawno byłam w Konstancinie, tam jest ten szpital. No właśnie. Także tutaj to pokazuje taki prawdziwy charakter i taką męską siłę. A druga scena, nad którą się zastanawiałam, ogólnie, no, ta scena akurat pokazuje ten charakterek Kate, gdzie to jest początek filmu, gdzie tam jakiś trening jest, tam te pary jeżdżą na lodowisku, taka rozgrzewka, a ona się kłóci z trenerem i w pewnym momencie odwraca się, zaciera kieckę do góry i odjeżdża, pokazując cztery litery. I wszyscy się śmieją i to jest właśnie, no to pokazuje ten jej cały charakterek, no. Tak, bo to chyba chodziło o wykonanie jakiegoś tego, że natychmiast wraca i natychmiast coś rupa ona. Tak, a ona nie. Ona się nie będzie słuchać, tak jest. I jeszcze chciałam powiedzieć taką ciekawostkę. Nie wiem, czy na to zwróciłaś uwagę i nie wiem, czy oglądałaś może taki był serial kiedyś, Lost? Zaginieni, zagubieni, o tych ludziach, co lecieli samolotem i gdzieś na jakiejś wyspie się rozbili. Kojarzysz ten serial? Kojarzę. I właśnie ten aktor, który grał ojca Kate, to on właśnie tam grał w tym serialu, tak mi się skojarzyło. No, ale wiesz co, ja oglądałam ten serial, a jakąś taką mega fanką nie byłam, więc nawet nie powiem, kogo on tam grał. Takiego łysego. Ważną postać. Takiego łysego pana, no. O tak, już był łysy, bo tutaj to miał włosy chyba takie. No wtedy jeszcze miał włosy w filmie, tak. W naszym filmie jeszcze miał włosy, tak. A w serialu już nie miał włosów, albo się po prostu na łyso tak golił. Ale też już był starszy, więc możliwe, więc że i tak było. Może się zgoli. Pozostańmy przy tym, że się zgolił, że włosy zachował piękne. Tak. No ale ogólnie to taki ciekawy typ. Tak. Ciekawy bardzo, tak. No i znaczy, na ile oceniasz ten serial? Na ile? No i skali od 0 do 3? Oczywiście 3, bo tak, chociaż tutaj się... Powiedziałam serial czy film? Film. Nie serial, film, o filmie nie mówimy. Wiem, zaczęłam o tym serialu, zaczęłam myśleć. Nie. Serial to już wiesz, nie pamiętam. Powiem ci, że mi się ten ostatnio troszeczkę gust zmienił, nie wiem jak teraz... Czy by mi się podobał ten serial. Musiałabym go obejrzeć jeszcze raz. Aczkolwiek sam film na ostrzu, tak? Rozmawiamy o tym filmie teraz. Tak. No to na 3. Tak. Chociaż, tak jak mówię, 3 daje, kiedy mam ochotę obejrzeć jeszcze raz. Także ja, jak obejrzałam film, miałam ochotę obejrzeć jeszcze raz. Tylko jakoś chyba nie miałam czasu obejrzeć, więc dlatego tak mam trochę braki tutaj pamięciowe w tym filmie, jeszcze go tak nie zatrybiłam. Ja tak go jeszcze tak trochę przyjrzałam dzisiaj, żeby właśnie to sobie wiele scen przypomnieć, ale też tak raczej nie od deski do deski, ale chętnie obejrzę z kimś razem. No właśnie. Z Mieczysławem. Także no, polecamy. Polecamy serdecznie. Bo to nie jest tylko komedia, bo ten film naprawdę dużo rzeczy przekazuje. No i dużo taki... jest jazdy na łyżwach. No i dużo jazdy, tak. No. Film na ostrzu, między innymi na CDA, 1992 roku. Zachęcamy do obejrzenia. Serdecznie polecamy. Tak jest. Tak jest. Pa, pa. Pa, pa. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich.